Wielki, nowochódzki kopiec przypisuje się Wandzie, córce Kraka, legendarnego władcy Krakowa. Powszechnie znana legenda mówi, że pod nasypem tego kurhanu spoczywa ciało Wandy. Najczęściej jednak powstanie kopca datuje się na około 800 rok naszej ery. W archeologicznej skali czasu to niewiele. Mimo, że mówimy więc o czasach niezbyt odległych, nasza wiedza historyczna o kopcu jest niewielka. Pisanych przekazów z tamtych czasów istnieje jak na lekarstwo, a i one są enigmatyczne. Wiemy, że pod koniec pierwszej połowy X wieku Małopolska, a więc i Kraków i obecne tereny Nowej Huty znajdowały się pod panowaniem czeskim. Nie wiemy, w jaki sposób ten teren wszedł w skład państwa czeskiego. Analiza źródeł pisanych wskazuje, iż dopiero pod koniec tego stulecia woje Mieszka I zdobyli Kraków, wymordowali czeską załogę i polański książę objął te tereny swoim panowaniem. Kopiec, przypisywany Wandzie, nie jest przeciętnym małym kurhanem, ale monumentalnym obiektem. Świadczy o sile i bogactwie miejscowej społeczności słowiańskiej w czasach plemiennych. Zapewne również o wielkości osoby, raczej nieznanego z imienia władcy niż władczyni, dla której obiekt ten wzniesiono. Wraz z letnim przesileniem słońca z 21 na 22 czerwca przypada najkrótsza noc w roku. To wydarzenie astronomiczne, kojarzone dziś powszechnie z puszczaniem wianków na wodę, znane było ludziom od bardzo dawna i celebrowano je w iście świąteczny sposób. Słowianie, a więc i ci, którzy zamieszkiwali obszar dzisiejszej Nowej Huty od VI wieku naszej ery, nazywali to święto Nocą Kupały, Sobótkami, a po przyjęciu chrześcijaństwa mówiono na nie Noc Świętojańska. Dzień Świętego Jana przypada na 24 czerwca. Był to tradycyjny dzień zakochanych. Wracając do wydarzeń związanych z letnim przesileniem, był to czas łączony ze świętem ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności i radości. Jak ważny był to dzień, świadczy fakt, że świętowały go różne ludy, oprócz Słowian też Germanie, Celtowie i Bałtowie. Estończycy i Litwini 24 czerwca mają dzień wolny od pracy. Dla mieszkańców Nowej Huty ważny może być też 23 czerwca. To imieniny Wandy, której monumentalny i tajemniczy kopiec wznosi się w mogile. Jest to jeden z najbardziej znanych obiektów w Nowej Hucie, a z pewnością najstarszy zabytek o własnej formie terenowej. Kopiec Wandy, najsłynniejszy i najbardziej tajemniczy zabytek archeologiczny Nowej Huty, od zawsze budził zainteresowanie. Nigdy nie zbadany przez archeologów, monumentalny, widoczny, z dużej odległości i kryjący w sobie tajemnice dawnych czasów. Legendy z nim związane inspirowały wybitnych ludzi pióra. Cyprian Kamil Norwid po pobycie w mogilskim klasztorze w 1842 roku napisał dramat zatytułowany Wanda. W ostatniej scenie trzeciego aktu Krakowiaków i Górali autorstwa Wojciecha Bogusławskiego znajdziemy następujące słowa. Wanda leży w naszej ziemi, co nie chciała Niemca. Lepiej zawsze żyć ze swoimi, nie mieć cudzoziemca.